Konkurs Porównania 29, który od lat organizuje Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, możemy uznać za oficjalnie zakończony. Dziś poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji porównań. W tej edycji konkursu artyści z regionu zgłosili 46 prac artystycznych. Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu Katarzyna Pisarczyk przyznała, że najważniejsze zarówno w konkursie, jak i samej wystawie porównania jest to, że prezentowany jest dorobek artystów związanych z regionem. Jest to już 29. edycja wystawy Porównania. Wystawa prezentuje dorobek artystyczny, artystów skupionych wokół Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, artystów z regionu ziemi sandomierskiej. Pomysł tej wystawy narodził się niemal 30 lat temu i nieprzerwanie co roku wystawa ta jest kontynuowana. Prace na wystawie pokazują artyści nie tylko z Sandomierza, ale także ze Stalowej Woli, Tarnobrzega, Ostrowca, Opatowa i innych miejscowości ziemi sandomierskiej. Jedną z głównych nagród dla artystów ufundował starosta sandomierski Marcin Piwnik, który podczas dzisiejszego wydarzenia przyznał, że cieszy się z faktu, że mimo pandemii udało się zorganizować konkurs. Gratuluję wszystkim artystom, bardzo wiele prac, wielu artystów. Wszyscy jesteście dzisiaj wyróżnieni. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą pracę, Wasz trud, za Waszą twórczość. Oczywiście szczególne uznania dla artystów, którzy zdobyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Życzę wszystkim, aby ten okres, który jest przed nami, również był owocny, jeśli chodzi o pracę artystyczną. Pierwszą nagrodę za obraz pod tytułem Dziewczyna z gazetą otrzymał Artur Bartkiewicz. Artysta wyjaśnił, że stanowi ona odniesienie do wydarzeń z ubiegłego roku. Ja czerpię inspirację z tego, co mnie otacza ze wszystkich wymiarów, czyli tak naprawdę inspirujące najbardziej jest dla mnie życie. Przy czym to życie odfiltrowane w taki sposób, że jednak te historie, które najbardziej mnie interesują, przetwarzam, kompiluję w pewien sposób i tym wynikiem są właśnie obrazy, które tworzę. Tutaj akurat na porównania dostarczyłem dwie prace. Szczęśliwie obydwie się dostały, a największe moje szczęście i radość wzbudził fakt, że jedna z nich została nagrodzona. No i tym szczęściem, a nie nagrodą, chciałbym się z Państwem podzielić. Pandemia koronawirusa odbiła mocny akcent w pracach artystów. Kolejnym przykładem są obrazy Jadwigi Kukuły, która otrzymała nagrodę publiczności. To jest praca z ubiegłego roku. Zaskoczyła nas ta pandemia i spróbowałam znaleźć swoje, tutaj przekazać swoje odczucia. Zatytułowałam, a ty niszczysz mój błękit, nie pytając. Chodzi o to, że kiedy mamy swoje życie już poukładane, takie mówimy błękitne niebko nad głową, nagle się pojawia coś, co nam wszystko dezorganizuje. Wszystkie plany, wszystkie osiągnięcia. I tu w tych pracach przejawia się ten błękit, przejawia się ten niepokój. Krzysztof Szatan, radny Rady Miejskiej w Sandomierzu, przyznał, że w dobie pandemii brakuje nam wszystkim odpowiedniego obcowania, nie tylko ze sztuką, ale również z drugim człowiekiem. Dlatego właśnie takie wydarzenia są bardzo potrzebne. To dzisiejsze spotkanie w bardzo ograniczonym gronie, ale ono zaspokaja tą potrzebę. Myślę, że w tych dziełach, które tutaj dzisiaj widzimy, również odbicie ma rzeczywistość, czyli dzień dzisiejszy. Ta tęsknota za kolorem, za lepszym światem, on będzie lepszy. Jak będziemy razem, jak będziemy się wspierać nawzajem, jak po prostu będziemy się kochać. Z wystawą Porównania 29 będzie można zapoznać się jeszcze przez kilka najbliższych dni, ponieważ została wydłużona do 8 lutego.